przyjaciele. Znajduję też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Piątek, godzina 18.15, więc czas rozpocząć kolejny odcinek programu Westerplatte Młody. A witają się z wami Monika Szymborska i Michał Gala. Już w najbliższy wtorek każde dziecko będzie stało przy oknie i wypatrywało pierwsze gwiazdy. Później głowa rodziny przeczyta fragment Ewangelii. Wszyscy podzielimy się opłatkiem i zasiądziemy do wigilijnego stołu, by świętować Boże Narodzenie. Zanim jednak nastąpi ta piękna chwila, trzeba przygotować te 12 potraw, ubrać choinkę i zrobić porządki nie tylko w domu, ale również w swoim sercu. Dokładnie. Przed świętami zawsze jest dużo roboty. Ale my postaramy się na momencik oderwać was od tych przygotowań i pomogą nam w tym nasi goście, którzy przejechali całą Polskę, by być tu dziś razem z nami. A są nimi muzycy z zespołu Chwila z Beskidu Żywieckiego, którzy na co dzień tworzą opracowania oryginalnych kolęd i pastorałek. Zanim jednak dowiemy się, jak wygląda góralskie kolędowanie, sprawdźmy, jakie facebookowe pytanie przygotował dla was Marcin. Cześć, witam was w ten piątkowy wieczór i dzisiaj mam okazję obstawiać stanowisko Facebooka. Pytanie na dziś jest oczywiście adekwatne do tematu odcinka. Święta zbliżają się naprawdę wielkimi krokami i pytanie brzmi: jaka jest twoja ulubiona tradycja bądź zwyczaj związane z Bożym Narodzeniem? Mamy dla was konkurs, ale przed tym zapraszamy was na krótki materiał. To będzie głośna noc. Najgłośniejsza w dziejach świata. Betlejem w Polsce znów gra i pomaga. Stwórzmy największy w Polsce chór kolędników i zaśpiewajmy. Pomagajmy innym. Bądź ambasadorem miłosierdzia. Toruń, 3 stycznia, Hala Arena. To będzie koncert na wiele głosów. Nie zabraknie też polskich kolęd. Zaśpiewacie je z nami? Betlejem w Polsce. Motywacją, byście pisali komentarze, jest oczywiście właśnie konkurs, podczas którego macie do wygrania 6 biletów na koncert Głośna Noc Betlejem w Toruniu, który odbędzie się 3 stycznia właśnie w Toruniu. Zatem nic innego, bierzcie się do roboty i piszcie komentarze. My również zachęcamy do komentowania i przypominamy, że możecie również się z nami kontaktować, wysyłając SMS-y na numer, który wyświetla się u dołu ekranu. Teraz czas na felieton o tajemniczej nazwie Puste miejsce przy stole. Felieton pod tytułem Puste miejsce przy stole. To będzie historia pewnego drewnianego stołu. Gdzie i kiedy go nakryto? Kto przy nim zasiadł i czym była ta wieczerza inna od innych wieczerzy? Tylko gwizdek samowara przerywa niezręczną ciszę. Nikogo tu nie stać na wesołość oprócz obłoczka pary ponad metalowym czajniczkiem. Spod białego jak całun obrusu wystają wiązki sianka, a łyżki dzwonią o puste talerze. Kim są ci posępni biesiadnicy? Wyglądają, jakby byli tu razem od lat, a jednak nikt z nikim nie rozmawia. Najmłodszy i chyba najbardziej przybity opiera głowę o krawędź talerza. Inny ociera chusteczką nos, próbując ukryć, że szlocha. Jeszcze inny zsypuje na dłoń ostatnie ułamki chleba. Ciszę przerywa trzask zapałki, która oznajmia, że coś zaraz się zacznie. Obraz, o którym mowa, nosi tytuł Wigilia na Syberii. Miłośnicy sztuki uczenie podkreślą, że Jacek Malczewski namalował go olejem na płótnie w 1892 roku i że wisi w krakowskim Muzeum Narodowym. Ci jednak, którzy pragną ujrzeć coś więcej niż tylko plamy farb, zobaczą polskich zesłańców, skazanych, aby Boże Narodzenie spędzić z dala od ojczystego domu. Pierwsi z nich trafili do białego piekła po Konfederacji Barskiej, aby od tamtych dni długie kolejny śladów na syberyjskim śniegu wydeptywały kolejne pokolenia rodaków. Wygnani powstańcy listopadowi, zesłani powstańcy styczniowi oraz Polacy deportowani podczas II wojny światowej. Czy wydarzenia te są dla nas jeszcze czymś więcej niż tylko romantycznym poematem?
Czy zdołamy jeszcze wskazać palcem ich miejsce w atlasie geografii? Czy umiemy wywołać duszę tamtych ludzi po imieniu? I czy jest jeszcze dla nich miejsce przy naszym polskim stole? Felieton już za nami, więc nie pozostało nam nic, jak tylko przenieść się do Eryka i rozpocząć przedświąteczne chwile z zespołem Chwila. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Cieszę się, że w ten piątkowy wieczór jesteście razem z nami. Święta już niebawem, zresztą co widać po naszym studiu, po naszym dzisiejszym wystroju, jeszcze tylko kilka chwil, dokładnie 5 dni. Chrystus ponownie przyjdzie na świat, więc chyba warto przygotować się na ten czas, na to spotkanie. We wcześniejszych programach, jak dobrze pamiętacie, rozmawialiśmy już o przygotowaniach, o oczekiwaniu i o Adwencie, a dziś mamy chwilę, aby porozmawiać o tradycjach bożonarodzeniowych i o kolędowaniu, a jest to możliwe za sprawą naszych dzisiejszych gości, czyli zespołu Chwila z Beskidu Żywieckiego, który gościmy w naszym studiu. Witam was bardzo serdecznie. Witam. A dokładnie razem ze mną w strefie młodych znajdują się, może od lewej strony pozwolę sobie przedstawić, Jakub Waluś, akordeon. Dobry, witam. Maciej Ormaniec, wokal, kontrabas, gitara basowa. Witam, witajcie. I Konrad Sadlik, wokal, perkusjonalia. Trudne słowo. Tak, trudne, ale fajne. Ale fajne, tak, to na pewno. Ale to nie jest cały zespół, to też trzeba zaznaczyć, tak? Nie jesteście całą ekipą, nie przyjechaliście do nas. Tak, w domu zostali Karolina, został Tymoteusz i Wojtek, którzy niestety z obowiązków domowych nie mogli się wywiązać. W końcu przygotowania przedświąteczne. Tak, oczywiście. Więc musiał choinkę ubrać. Tak. A my staramy się... Nas wydelegowali, a reszta załogi już przygotowujemy się do zbliżających się świąt. No to super, dobrze, że przyjechaliście do nas, a resztę ekipy pozdrawiamy. Oczywiście. I tak jak już było na początku, można stwierdzić po moich słowach, zajmujecie się kolędami głównie, prawda? Tak, zgadza się. Jest jakby stricte skierowany na chwilę, czyli na kolędy. Tak, no właśnie. Pojawiamy się tylko na chwilę w roku. Tak naprawdę to jest grudzień, styczeń i no i tak stąd też jest ta geneza tego oczywiście tej nazwy zespołu, że spotykamy się na chwilę tylko. Mhm. I to jest jakby nasze główne założenie w tym zespole. Ale prace trwają tak naprawdę troszkę dłużej. No. Czyli niby na chwilę, ale ta chwila jest z wami jak gdyby cały rok. Dla ludzi jesteśmy tak. Dla ludzi jesteście tylko na chwilę. Ale ta chwila jest dla was cały rok. Dokładnie. I zajmujecie się tylko kolędami? Tak, w tym projekcie tak. Jesteśmy przede wszystkim grupą fajnych znajomych, przyjaciół i ten projekt powstał właśnie dlatego... Właśnie, dlatego... to był pomysłodawcą w ogóle tego projektu. Tak, udało się nam stworzyć ten zespół w zasadzie w takim czteroosobowym trzonie. Konrad Sadlik, Stanisław Dudek, kontrabasista, którego serdecznie pozdrawiamy, Karolina Prochot i ja. Udało się nam stworzyć właśnie ten projekt. Przede wszystkim chcieliśmy spotkać się w jednym zespole, stworzyć coś fajnego, ponieważ znamy się już bardzo długi czas, kolegujemy się i chcieliśmy coś fajnego wspólnie stworzyć. Udało się nam to właśnie na bazie kolęd i pastorałek. Staramy się w naszym zespole przede wszystkim zachować oryginalną melodię, tak żeby ludzie mogli z nami wspólnie pokolędować, znając oczywiście tradycyjną melodię i kolęd i pastorałek, a reszta to już jest nasza inwencja twórcza, czyli nasze aranżacje, harmonia i energia, którą prezentujemy na scenie. Troszkę pierwiastków staramy się dodawać do jakby tych pięknych melodii. Ale zachować ten ponadczasowe brzmienie. Tak. Tak, żeby to... Aha, czyli nie tworzycie tekstów i muzyki, tylko po prostu jest już tekst, tak, i nakładacie na to swój aranż. Korzystamy z tradycyjnych kolęd i pastorałek przede wszystkim. O to nam chodzi też oczywiście, żeby ludzie z nami śpiewali, a no, jak znają melodię, no to wiadomo, że z nami zaśpiewają. Co ciekawe, staramy się jeszcze podawać ciekawe pastorałki beskidzkie, do których mamy dostęp. Też staramy się wspólnie poszukiwać takich ciekawych, bardzo można powiedzieć archaicznych i prezentować je, podawać je właśnie we współczesny sposób, co również spotyka się z takim ciekawym oddźwiękiem, bo na przykład moja babcia, pastorałkę Dziecina Mała, którą wykonujemy, śpiewała w totalnie inny sposób. Śpiewała bardzo przewlekle, wręcz był śpiew ad libitum, który nie miał w ogóle tak zwanego tajmu, a my to ubraliśmy po prostu w taki współczesny groove. I to wspólnie jakby też nas jeszcze ubogaca i
przede wszystkim cieszymy się z tego, że właśnie starsi pamiętają te melodie, a my to wykorzystujemy i pokazujemy jakby na nowo. I ubieramy w takie bardziej współczesne rytmy i współczesne brzmienie. No i gdzie właśnie możecie znaleźć takie dawne pastorałki? Gdzie poszukujecie takich perełek, można tak powiedzieć? No na pewno w kantyczkach, tak. Gdzie poszukujemy. Mamy zresztą też wielu znajomych etnomuzykologów, którzy również nam podpowiadają. Również mamy kontakt z osobami starszymi, którzy nam śpiewają. Chociażby ja bardzo mile wspominam chwile spędzone z babcią. Jedną i drugą. Ta chwila ciągle się przewija w waszym życiu i w waszym muzykowaniu. I teraz na chwilę zatrzymamy się, a to jasne. Dlatego, bo musimy dać też chwilę naszym prowadzącym, aby troszeczkę mogli coś powiedzieć i pokazać. Wiemy, czym już dokładnie zajmują się nasi goście. My natomiast postanowiliśmy zapytać mieszkańców Katowic, co sądzą o kolędowaniu. Zobaczcie, jakie były ich odpowiedzi. Kolędowanie, śpiewy, pastorałki, odwiedziny księdza. Że się chodzi z gwiazdą i się kolęduje. Schodzą do sobie dzieci, sobie kolędują i to dla mnie takie oznacza słowo kolędowanie. Kolędowanie dla mnie oznacza śpiewanie kolęd z rodziną albo przyjaciółmi. Kolędowanie to jest ogólnie śpiewanie kolęd. No i zazwyczaj robimy to na pasterce albo z rodziną w domu w trakcie świąt. Kolędowanie to ksiądz chodzący po kolędzie. Kolędowanie to jest śpiewanie wspólnych piosenek radosnych, świątecznych kolęd, spędzanie czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Śpiewanie w gronie najbliższych w święta. Myślę, że kolędowanie to dzielenie się radością z innymi, z rodziną, z bliskimi. Ja uważam, że kolędowanie to jest właśnie takie chodzenie po domach w przebraniach jakichś różnych świętych i śpiewanie kolęd. Góralsko. Ja akurat jestem Ślązak, ale górale, piękne stroje, owieczki i też kolędowanie. I język góralski mi się podoba. Wyróżnia się tym takim jakby radością, tym, że ludzie są bardziej tak jakby weseli niż wszyscy. Oni tak no nie wiem, takie bardziej jakby kolorowe. Jak wszyscy ludzie są szarzy, to tak jakby oni są wtedy kolorowi. Myślę, że przez to, że są w górach, to jest więcej śniegu i mają tak jakby bardziej świąteczny klimat. Wydaje mi się, że to będzie taka bardziej radosna atmosfera. Tak bardziej takim większym gronie spędzana i właśnie dużo muzyki i taka dobra atmosfera. Ich własne piosenki, kolędy są takie specyficzne, takie ładne, takie jakbym na przykład nie umiał zaśpiewać. Co jeszcze? Ich stroje na pewno ludowe też są takie właśnie bardziej świąteczne. No i chyba ogólnie klimat górski, który jest tam u nich, więc... Kuralska, myślę, że to są takie intensywne pieśni, bardzo wesołe, z takim mocnym bitem. Takie skrzypce, to mi się od razu kojarzy, skrzypce. Takie tuby długie, nie wiem jak to się nazywa, takie wielkie trąby, to mi się od razu kojarzy właśnie z tym. Ogólnie takie wesołe pieśni, no bo też związane z kolędowaniem. To była sonda prosto z serca Katowic, a teraz czas, żeby przejść do kolejnej części rozmów w Strefie Młodych. Czyli do serca programu Westerplatte Młodych, czyli Strefa Młodych i rozmowa z dzisiejszymi gośćmi. Mieszkańcy Katowic odpowiedzieli na pytanie między innymi, co według ciebie oznacza słowo kolędowanie, a czym kolędowanie jest dla was? Przede wszystkim radość z narodzin Chrystusa i tutaj spotkania, które odbywamy z rodzinami. Spotykamy się z przyjaciółmi i możemy razem śpiewać, grać, muzykować. Na chwałę Boga przede wszystkim. I cieszyć się tym czasem spędzanym razem. Mhm. Tak, to jest czas przede wszystkim rodzinny, wesoły. Spędzamy go właśnie tak, jak Maciej wcześniej wspominał, przy muzyce, przy kolędach, przy pastorałkach, przy wspólnym śpiewaniu, wspólnym spędzaniu czasu i weseleniu się tym. Też odpowiedzieli na pytanie, czym góralska atmosfera świętowania Bożego Narodzenia wyróżnia się najbardziej? I teraz wy jako mieszkańcy gór możecie chyba odpowiedzieć na to pytanie najbardziej, najlepiej. Tak, tutaj na pewno stroje regionalne to przykuwa bardzo uwagę. To są takie świąteczne nasze stroje, które też często zabieramy. Ubieramy też chociażby na pasterkę góralską. Corocznie to jest taka już tradycja wpisana, że rok w roku występujemy na pasterkach, czy w Żywcu, czy w Międzybrodziu Bialskim.
dodatkowo instrumentarium, tak? Wspomniane trąbity. I mocny bit. I mocny bit, tak. To chyba wynika też z takiego charakteru naszego, jakim możemy żyć. I tutaj ta energia taka właśnie sprzyja też temu. Tak, jest to taka tradycja i też z tego się cieszymy i radujemy, że w Beskidach nie zanika ta tradycja, tylko jest jednak z roku na rok coraz bardziej pielęgnowana. Rozrasta się, że jednak tych góralskich pasterek jest coraz więcej. I młodzi, i starsi z wielką ochotą wybierają się na takie pasterki i znowu wspólne kolędowanie, wspólne granie, wspólne śpiewanie tych kolęd i wspólne spędzanie czasu. Warto dodać też, że coraz więcej tych ludzi bierze udział w pasterkach. Naprawdę kościoły u nas pękają w szwach i z tego się trzeba cieszyć. W przeciwieństwie do innych miejsc, gdzie kościoły pustoszeją, można powiedzieć. Tak. No jednak w górach tradycje świąt chrześcijańskich jednak mają w sobie taką moc, siłę i jest to jednak mocno ugruntowane. Dobrze tak. Przekazywane też, myślę, też z pokolenia na pokolenie. U nas wiara jest tak jakby na pierwszym miejscu i to jest jakby główna wartość naszej góralszczyzny, można by powiedzieć. Także no, kościoły pękają w szwach, dlatego no, każdy chodzi. No to u nas jest też specjalna też pasterka. Jakub Waluś teraz właśnie będzie grał na takiej pasterce, gdzie tak jak mówią chłopaki, są stroje, ludzie uśmiechnięci, radośni. Wy też przebieracie się w te specjalne stroje? Ubieramy się. Ubieramy się w stroje regionalne, tak. Okej. A też cały czas rozmawiamy tutaj, oscylujemy wokół kolędy, wokół pastorałek, a oprócz tego odejdźmy trochę od tego, jakie inne jeszcze tradycje świąt Bożego Narodzenia wyróżniają wasze tereny. To na pewno tak jak to bywało kiedyś, zawsze ojciec wstawał rano napalić w piecu, później zajść po wodę do studni, a następnie po łaźnicę do lasu. To jest taka gałązka, którą... Właśnie, co to jest ta połaźnica? Gałązka, którą przynosił do domu i wieszał ją pod powałą, czyli przy suficie. I dzieci później, jak wstały już napalone w piecu, mogły radośnie tą połaźniczkę przybierać suszonymi owocami, orzechami, a nawet uściubanymi ze słomy figurkami. Jakby choinka, tak? Tak, taka współczesna choinka, tak. Okay. Na pewno tradycja też jedzenia wspólnie Wigilii, tak? Rozpoczynające od czytania Słowa Bożego przez głowę rodziny, a następnie... Łamanie się opłatkiem, składanie życzeń. U mnie w domu też występuje tradycja maczania w miodzie tego opłatka. No a następne wspólne... Dlaczego w miodzie akurat? Taka tradycja, żeby troszeczkę sobie życia osłodzić. Okay. Tak. No a później wspólne jedzenie potraw wigilijnych i wspólne spędzanie czasu przy jednym stole. Co ciekawe, jeszcze do dnia dzisiejszego zachowała się tradycja jedzenia z jednej miski. Stół sowicie słomą po prostu też przyzdobiony, przykryty białym obrusem. Sowicie, tylko troszeczkę pod obruskiem, symbolicznie? Tak. Po Wigilii można zobaczyć, kto najwięcej jadł, bo widać takie ścieżki po prostu. Tak. Następnie też przed przygotowaniem tak naprawdę tych potraw częściowo odlewało się dla zwierząt. Dla zwierząt, każdą potrawę, którą się później... Były kolorowe opłatki. Tak. Jakby dla zwierząt. Żeby zwierzęta mówiły, tak. Słyszeliście, żeby zwierzę mówiło? Dobrze. Konrad może słyszał. Sami jedliśmy. Dlatego mogliście się dogadać później. Po Wigilii natomiast wspólne śpiewanie kolęd czy pastorałek i to też bardzo ciekawe, to nie jedna zwrotka czy dwie, tylko tak naprawdę niektóre pastorałki po 20 zwrotek mają, także staramy się odświeżać to, pielęgnować, no i przygotowania do pasterki, przygotowanie instrumentów, odpowiednie nastrojenie i... Przede wszystkim ważna jest modlitwa. Na pewno u nas też się kultywuje to, żeby się modlić za dusze czyśćcowe, które są w czyśćcu. No i oczywiście w niebie. No i to wiadomo, robi głowa rodziny, zawsze czyta. No a później pasterka, oczywiście po wieczerzy musi być koniecznie śpiewanie kolęd.
Na razie tak jeszcze z umiarem, a na drugi dzień to już wiadomo. Tak, Boże Narodzenie w mojej rodzinie przynajmniej jest taka wieloletnia tradycja, że spotykają się wszyscy w jednym domu. Moi rodzice mają sporo rodzeństwa, więc ta rodzina jest bardzo duża, więc 40, nawet do 50 osób spotyka się w jednym domu. Wspólne kolędowanie i tutaj właśnie Maciek wspominał, to nie są tam trzy zwrotki jednej kolędy czy jednej pastorałki, tylko rzeczywiście otwieramy kantyczki. Wszyscy znają, tak? Tak, i po prostu jedną kolędę za drugą kolędą. Mnóstwo instrumentów, skrzypce, pianino, akordeon, gitary i tak dalej. I to są godziny po prostu wspólnego spędzania czasu, śpiewania. Wspólnego śpiewu, tak, i grania, więc jest to coś pięknego. Ciekawe jest jeszcze to, że czasem już jak gramy pół godziny jedną pastorałkę i już tak chcemy zasygnalizować, że już kończymy, to tutaj jakaś ciocia wstaje, śpiewa kolejną zwrotkę, no to my dobra, no to gramy dalej. Ma wyjścia. Tak, to teraz my się na chwilę zatrzymamy i zapytamy naszych prowadzących, czy u nich też kolędy są śpiewane wspaniale jak u was, jak na waszych terenach. Ja to jakiegoś talentu muzycznego chyba nie mam, ale pozdrawiam moją siostrę, która zawsze chętnie śpiewa, ponieważ uczęszcza do szkoły muzycznej. A my teraz na chwileczkę chcemy zobaczyć, jakie tradycje bożonarodzeniowe są u naszych widzów. Marcinie? No właśnie, zapraszam was dosłownie na chwilę na Facebooka, gdzie już jest naprawdę przyzwoita ilość komentarzy. Pozwolę sobie przeczytać parę z nich. Madzia pisze: cały klimat wieczornej kolacji, dzielenie się opłatkiem, możliwość obdarowania się prezentami, a na koniec pasterka. Wyjątkowy czas. Całkowicie się z tobą zgadzam. Mam jeszcze pod ręką komentarz Krzysia, który pisze: co roku moją ulubioną tradycją jest spotkanie się wspólne z rodziną i obdarowywanie się prezentami. Oprócz tego uwielbiam moment, w którym siadamy razem przy pianinie, gramy i śpiewamy znane na całym świecie kolędy. Piękne jest też to, że w czasie tych świąt nikt nie jest smutny. Wszyscy są szczęśliwi. Wszystkim życzę zdrowych, spokojnych świąt spędzonych właśnie w rodzinnym gronie. Dziękujemy ci bardzo, również ci tego życzymy. A wy, kochani, piszcie dalej komentarze i za chwilę widzimy się ponownie. My również zachęcamy was do facebookowej i smsowej aktywności, szczególnie jak są do wygrania takie atrakcyjne nagrody. Tak, nasi goście dużo dzisiaj mówią o świętach Bożego Narodzenia i o kolędowaniu. Dużo mówią, ale pewnie niektórzy z was chcieliby usłyszeć, jak śpiewają. Przed wami zespół Chwila w utworze Pastuszkowie Bracia Mili. Bracia mili, gdzieście po ten czas chodzili? Po podleśniu, po dolinie stanęli w gęstej krzywie paśku wieczki. Po podleśniu, po dolinie stanęli w gęstej krzywie paśku wieczki. Zajtrzymali ze snu się na gwałt, zerwali, co się dzieje. Państwa.
To była pastorałka pod tytułem Pastuszkowie Bracia Mili w wykonaniu naszych dzisiejszych gości, czyli zespołu Chwila. A my wracamy do strefy młodych muzycznym krokiem. I muzycznym krokiem zadaję też wam pytanie, bo widzieliśmy przed chwilą, usłyszeliśmy waszą kolędę w waszym wykonaniu. A teraz pytanie do was, jaka jest wasza ulubiona kolęda? No to dla mnie osobiście szczególne znaczenie ma kolęda Jezus Malusieńki, którego premiera będzie właśnie w tą niedzielę 22 o godzinie 15, także wszystkich zapraszam do oglądania. W waszym wykonaniu, tak? Tak, oczywiście w naszej aranżacji. Dla mnie ma dlatego znaczenie ta kolęda, ponieważ ona powstała w nietypowych okolicznościach. Ona mi się przyśniła. Ja jeszcze pamiętam jak dziś ten sen, że siedziałem przy fortepianie i konkretne akordy mi się śniły. I po prostu pamiętam, że tej nocy wstałem, poszedłem do pokoju i to po prostu spisałem. I miałem całą wizję tej kolędy. I po prostu dzięki tak wspaniałym muzykom, jak którzy mi dzisiaj towarzyszą, mogłem po prostu przenieść ten sen na realia i dzisiaj tego ludzie mogą słuchać, a państwo będą mogli tego posłuchać już w niedzielę. Także zapraszam bardzo. Tak, warto dodać, że ta premiera właśnie u nas na fanpage'u zespół Chwila. Na Facebooku i na YouTubie, tak? Tak. Jest. To zapraszamy jeszcze raz. Zapraszamy. A właśnie, jak to wygląda u was? Kto zajmuje się aranżacją? Znaczy, staramy się zespołowo pracować na pewno, ale... Na początku było tak, że głównie pomysły jakby dawałem ja, ale zespołowo to opracowywaliśmy. A teraz jest tak fajnie w tym zespole, wyrobiliśmy sobie już taką pracę, że dajemy tylko tytuł, na przykład ostatnio zaaranżowaliśmy fajną pastorałkę Kuba Stary. Daliśmy tytuł, no i jakoś... W zasadzie ustalamy styl grania, tak. w jakim kierunku ma pójść dana aranżacja, no i wspólne granie, tak. Wspólne muzykowanie. 3 minuty i wspólnymi siłami. My się już muzycznie tak wszyscy rozumiemy, że już to nie trwa, że siedzimy nad partyturami i spisujemy nutkę w nutkę, tylko po prostu mówimy na rock'n'rolla na przykład, bo ta kolenda jest właśnie takim ciekawym... Rock'n'rollowym wydaniem. 5 lat, tak? Gracie. Tak. 5 lat. W przyszłym roku. 5 lat w przyszłym roku, tak. I przygotowania już się zaczęły do wydania wreszcie naszej upragnionej, długo grającej płyty. Tutaj staramy się jak najbardziej przenieść jeszcze te chwile, które towarzyszą koncertom, właśnie na te pierwsze próbki, które później mamy nadzieję jeszcze wzbogacić oczywiście o instrumenty regionalne, dudy żywieckie, chociażby piszczałki, dodatkowe instrumenty, chociażby gitary. Ubrać to po prostu w taki sposób, żeby ładnie nawiązywać, zarówno hołdować tak naprawdę przeszłości, ale też pokazać, że jesteśmy tu i teraz. No i cieszymy się tą chwilą, że możemy dalej razem grać, współpracować. Prace już trwają, tak? Już zaczęliśmy pracować. Tak, mamy nadzieję. Plan jest dobry, zobaczymy teraz, czy nam się uda zrealizować w odpowiednim czasie. No to życzę wam sukcesu. No i też pięknie kultywujecie tradycję kolędowania i też jeszcze do tych tradycji trochę powróćmy, no bo w końcu Westerplatte Młodych, jak sama nazwa mówi, program młodzieżowy, więc teraz wy kultywujecie, ale też powiedzcie, jak to zrobić, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, aby też wchodzili właśnie w te tradycje, aby nie zatracali tych wartości. Myślę, że mamy takie bogate tradycje polskie, że po prostu potrzebujemy tylko chęci do tego, żeby móc zagłębiać tą wiedzę. Jesteśmy też dowodem na to, chociażby z Kubą, znamy się z zespołów folklorystycznych, zresztą w kilku też razem występowaliśmy. I te nasze przygody muzyczne w zasadzie rozpoczęły się dzięki takiemu impulsowi regionalnemu, dzięki uczestnictwu w tych zespołach regionalnych i to nas popchnęło do dalszej edukacji muzycznej, do dalszego rozwoju. Kiedyś można stwierdzić, była taka moda właśnie anty na ludowiznę, na sięganie. Tak, to było. Tak. To się określało. Teraz można powiedzieć, że mamy przyjaciół w całej Polsce i tak naprawdę właśnie skupionych wokół albo zespołów regionalnych, zespołów folklorystycznych, albo folkowych grup muzycznych, które właśnie sięgają po źródła, do źródeł. I myślę, że tutaj też zachęcam młodych do tego, żeby próbowali się zaangażować właśnie, chociaż jeżeli nie mają nawet talentu do śpiewania czy tańczenia, nawet mogą pomagać takim zespołom, chociażby jako wolontariusze w różnych fajnych inicjatywach, bo to też nie tylko śpiew, taniec, ale również fajne, ciekawe akcje. I fajne otoczenie ludzi, rówieśników też często, którzy myślą, działają podobnie. Ważne, żeby też starsi dawali przykład, bo u nas to jest fajnie, że mamy tą kulturę taką bardzo mocną i to tak naprawdę my czerpiemy to wszystko od starszych.
chodzenie na pasterki, że tam jakieś góralskie stroje. Także to jest dla nas też bardzo... Przede wszystkim z respektem do tego, co starsi nam tak naprawdę zostawiają. Też, mają wiele do powiedzenia. Też mam wielkie pragnienie właśnie przekazać swoją wiedzę dalszemu pokoleniu. I mam nadzieję, że... I trzeba korzystać z tego dorobku kulturalnego, a też jak powiedziałeś, że nawet jeżeli ktoś nie uważa, że nie ma talentu do śpiewu czy do tańca, ale to najpierw musi to sprawdzić, czy faktycznie do tego się nie nadaje. A my teraz sprawdźmy, co słychać u naszych prowadzących. A nasi prowadzący sprawdzą, jak sytuacja rozwija się na Facebooku. Na Facebooku jest naprawdę duży ruch, niczym szał świątecznych zakupów, ale doskonale wiemy, że nie o to tutaj chodzi. I pozwolę sobie teraz przeczytać komentarz Magdaleny. Najpiękniejsza nasza rodzinna tradycja to przygotowany pięknie stół pod białym obrusem sianko. Zapalona świeca, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę na niebie. Wtedy wszyscy odsłuchujemy fragmentu Ewangelii, czytana przez najstarszego w rodzinie. Modlitwa i dzielenie się opłatkiem, zasiadamy przy wigilijnym stole. Najważniejsze jest wtedy zjeść 12 potraw. Po kolacji tradycyjnie wspólnie śpiewanie kolęd, bo dzieci już się nie mogą doczekać prezentów. Najważniejszym punktem również jest pasterka w nocy. Pasterka jest podczas świąt bardzo ważna. Teraz sprawdzę jeszcze komentarz, który napisał Szymon. Dla mnie i mojej rodziny zdecydowanie jest to czas kolędowania, ponieważ wtedy wszyscy się jednoczymy we wspólnym śpiewie, a dodatkowo ja oraz moje rodzeństwo gramy wtedy na naszych instrumentach, co dodatkowo wzbogaca te chwile. Na równi mogę też postawić dzielenie się opłatkiem i wzajemnie składanie życzeń. Śpiew i kolędowanie jest bardzo istotne podczas świąt, dlatego przekazuję głos gościom, którzy na pewno wiedzą o tym więcej. Zostawiamy na razie Facebooka i zapraszamy na kolejny fragment drugiej części świadectwa Anny Golędzinowskiej z cyklu Wierzę w Boga. Jak się zaczęły potem cierpienia duchowe dla mnie, to wtedy poznałam Matkę Boską. Wtedy poznałam jej bliskość, jej miłość, jej matczyność. Jej bezpieczeństwo, którym nas ochrania, który nam daje. Ten nasz egoizm, nie? Że my myślimy o tym naszym szczęściu, a nie zdajemy sobie sprawy, że prawdziwa miłość to jest tak, o której mówi Pan Jezus. Miłujcie się nawzajem, przecinek, tak jak ja was umiłowałem, kropka, czyli pokazuje się On na krzyżu, to ciało, co się oddało, żeby umrzeć za nas. To jest prawdziwa miłość, kiedy ty jesteś w stanie oddać twoje życie za drugą osobę. I ja sobie zdam sprawę, że ja nie jestem sobą, że muszę zawsze coś komuś udowadniać, ale tak naprawdę jestem tylko produktem, towarem, który się musi dobrze sprzedać, dobrze pokazać, ale nikogo nie obchodzi, kim ja jestem w środku i czego naprawdę szukam. Pan Bóg pozwala na nasze upadki, żebyśmy się mogli podnieść silniejsi. Ania Golędzinowska. Wierzę w Boga. To była Anna Golędzinowska w cyklu Wierzę w Boga. A teraz całość drugiej części świadectwa możemy zobaczyć już jutro o godzinie 15:30. Widzisz, tak mnie pochłonęły te świąteczne porządki. A teraz czas na podsumowanie w Strefie Młodych. Świąteczne porządki pochłonęły. Miałem nadzieję, że nasza rozmowa w Strefie Młodych jednak, że jest na tyle ciekawa i tak pochłania, ale myślę, że tak faktycznie było. Rozmawialiśmy też o waszych koncertach. Sami mówiliście, że koncertujecie, więc teraz właśnie powiedzcie, jak to jest. Ile jest tych koncertów? Czy to tak was zatraca w tym czasie świątecznym, bo mówicie, że jesteście dla ludzi tylko na chwilę? I czy to faktycznie poświęcacie temu dużo czasu? I jak to wygląda w odniesieniu do waszych rodzin? Czy potraficie rozdzielić ten czas
tu na koncertowanie, tu jeszcze dla swojej rodziny, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak, no przede wszystkim no w tym roku mamy 8 koncertów, ale zależy nam na tym, żebyśmy my osobiście też spędzili czas z rodziną. To jest dla nas najważniejsze też. Także to nie wygląda tylko, że gramy, bo na tym nam najbardziej też zależy. Jeśli chodzi o koncerty, to tutaj staraliśmy się zawsze utrzymać to, żeby to było w formie spektaklu. Czyli my kolędy mamy przeplatane Słowem Bożym. A, czyli to nie jest zwykłe koncertowanie, to takie spektakle muzyczne, coś takiego, nie, my tak? My chcemy głosić to Słowo Boże, bo ono jest dla nas bardzo ważne, szczególnie w naszych rejonach. I taki był pomysł, zamiar od razu, żeby po prostu było pierwsze Słowo Boże, kolęda. I to tak się przeplatało i to ma pewną jakąś chronologię, to wszystko, co się tam dzieje. No i tak wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. No, nawet sobie po prostu rezerwujemy termin, że w Wigilia Boże Narodzenie Święty Szczepan jest dla rodziny, spotykamy się wtedy z bliskimi. No a później jak kolędnicy przyjdą, zazwyczaj to jest 26 około godziny po obiedniej, 15-16, wówczas idziemy kolędować, odwiedzamy znajomych, sąsiadów, rodziny i cieszymy się tym czasem bardzo. Święty Szczepan właśnie u nas w regionie to jest taki czas dla kolędników, tak. Czyli od chałupy do chałupy, oczywiście, od chałupy do chałupy odwiedzamy znajomych, odwiedzamy rodzinkę. I co jest piękne, domy, drzwi domów są otwarte zawsze i też się nie spotkałem z tym już bardzo dawno, żeby ktoś nie chciał nas wpuścić. Ludzie nawet chcą, żeby chodzić, bo to jest takie, jak ktoś ma mniejszą rodzinę, no to jest wiadomo, radość, tak jak mówiliśmy, kolędowanie, radość. No to wchodzimy tak naprawdę z radością do kogoś do domu i ten człowiek też to tak odbiera w naszym rejonie i to jest bardzo fajne, bardzo piękne to jest. No gdzie i kiedy teraz najszybciej będzie można was usłyszeć, gdzie można was zobaczyć, gdzie koncert gracie? Zagramy najbliższy koncert po świętach 28 grudnia w Wiśle. Jeszcze mamy jeden koncert przygotowany 26 stycznia, to w ramach Karnawału Beskidzkiego w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Tak. Natomiast udało się nam już kilka koncertów zagrać. Tamten rok był bardziej napięty, gdyż było tych koncertów 12, w tym roku jest 8, ale spokojnie jesteśmy tym usatysfakcjonowani. Piękne sceny, fajne miejsca, cudowni ludzie. I ale cieszymy się tym. W przyszłym roku mamy 5 lat, także spodziewamy się, że będzie huczny jubileusz. I dużo kolęd. Dużo śpiewania. To zapraszamy wszystkich, aby przyjechali i mogli was usłyszeć. A teraz nadszedł czas na pozdrowienia, bo niestety ale nasz program już powoli dobiega końca. I może jakieś pozdrowienia po góralsku. To może się pożegnamy po góralsku. Stary rok się kończy, nowy się zacyno. Za stary dziękowaj, na nowy winsowaj. Nasi przodkowie taki zwyczaj mieli, zawinsowali jeden drugiemu. Sąsiad sąsiadowi. I my ze swojej powinności dla waszej przyjemności do tej chałupy wstępujemy i tak wam pięknie winsujem. Na szczęście, na zdrowie, na te Boże święta, co by się tu chowały chłopcy i dziewczęta, bycki cielęta, w kumorze łoboże, wszędzie dobrze. Co byście mieli kury siodłate, gęsi cubate, co byście mieli konie jak gronie, cielicki jak jedlicki, co byście mieli pełne skrzynie, pełne pudła, co wam gospodyni u pieca nie sudła. W kozdym kątku, po dzieciątku, a za piecem troje, byście nie godali ze to wtóre moje. Tak to Boże dej! Hop, hop, hop! Dziękuję wam bardzo. Wspaniałe życzenia. Dołączam się oczywiście do nich. Życzę państwu błogosławionego czasu i do zobaczenia już za tydzień. A teraz przekazujemy głos naszym prowadzącym. Zanim usłyszycie zespół Chwila na licznych koncertach, możecie ich usłyszeć już dzisiaj w czasie wzrastania o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Teraz czas podsumowań, czyli Marcin, czyń swoją powinność. Podsumowując, dzisiejsze ilości komentarzy przeszły moje najśmielsze oczekiwania, bo było ich tak mnóstwo. Jestem naprawdę zaskoczony waszą aktywnością facebookową, ale pamiętajcie, że w czasie świąt lepiej tą aktywność facebookową przesunąć na bok. Lepiej się skupić na świętach Bożego Narodzenia i spędzaniu czasu z bliskimi. Jeśli chcecie znać wynik konkursu, to śledźcie po prostu naszego Facebooka. Dziękuję jeszcze raz wam za aktywność i ja z mojej strony życzę wam spokojnych, zdrowych, Bożych świąt z bliskimi. Może jakiś cytat na koniec programu, Moniko? To może cytat świętego Jana Pawła II. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa,
Czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. I tutaj mieliśmy wam złożyć życzenia, ale już wiemy, że naszych gości nie przebijemy, po góralsku mówić nie potrafimy. Także dołączamy się do ich życzeń i przypominamy, żeby się dobrze przygotować na ten wspaniały czas Bożego Narodzenia. Zapraszamy już za tydzień o tej stałej porze 18:15. Do zobaczenia. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.